Jesteśmy na mediatreningu przed KSW 31 w Pałacu Kultury, w pięknej sali ratuszowej. Widzicie pełen splendor. Pałacu Kultury i Nauki. Rzeczy AK-47, człowiek nauki. Są tu wszyscy zawodnicy, którzy będą brać udział w gali. Niedługo wylatują do Sopotu, do Trójmiasta. Postaramy się złapać kilku z nich. Zobaczycie, jak się rozgrzewają. Michał, przyjęło się w polskiej tradycji, że gości wita się chlebem i solą. Ty jesteś gospodarzem Federacji KSW, mistrzem. Witasz Tomka Drwala w tej federacji. Czym go przywitasz, jeżeli nie chlebem i solą? Czym go przywitam? Gradobiciem ciosów. Myślisz, że ta walka pójdzie na wyniszczenie i właśnie na ostre wymiany, że będzie totalny hardcore i jadka? Nie wiem, co będzie. Zobaczymy w sobotę. Wiem, że będzie twarda walka. A co zobaczyłeś na stardownie w oczach Tomka Drwala? Zmotywowanego przeciwnika. A jak uważasz, w jaki sposób pojawienie się Tomka Drwala w kategorii średniej może wpłynąć na to, co się będzie działo również wobec walki z Mamedem Khalidowem, która miała być, ale została odwołana z powodu kontuzji? No ciężko mi to, no nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. No, ja się koncentruję na tej walce teraz w sobotę i potem możemy rozmawiać. Jest z nami Piotrek Strus, dzisiaj wyjątkowo na pełnym relaksie. Na pełnym relaksie, witam wszystkich. Przyszedłem dopingować wszystkim Michała Materle, bo jest mi bardzo bliski sercu przyjacielem, naprawdę. Trzymamy się bardzo mocno razem, mimo że on z Szczecina, Warszawa, ale przyszedłem trzymać mocno tutaj kciuki za niego i pokazywać, że jesteśmy razem. And after recovering from your last loss to Karol Bedorf, you have to face even much stronger opponent. So, do you have any game plan which consists of maybe diminishing his main advantage? Yes, he's definitely have a game plan. You know, you mentioned coming off a loss. Yes, this time I had a great training camp. I had a healthy training camp. You know, been training. Probably since my last fight here, I went back to New York and was on the gym training already, you know, so to make myself better, to improve, and like I said before, I'm ready to perform at my best. Chris, so were you crazy about Mariusz Pudzianowski, your next opponent? Like, I have to beat this guy, I see his photo on the fridge every day and say I have to train hard and eat well to just come back. No, I don't put my a pressure on myself in that way. I just like to win. If we play rock, paper, scissors, now I want to win, you know? Okay, so maybe you want to try with me. I'm a Polish champion. Polish champion? Yes. Try? Okay, but on the three. Okay. One, two, three. I'm really sorry, but I hope you have good luck. Thank you. Już dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać trochę na temat twojej nadchodzącej walki. Powiedz, czy coś się zmieniło, kiedy spojrzałeś głęboko w oczy Michała Materli? Zrobił na tobie większe wrażenie? Co zobaczyłeś w jego oczach? Strach, determinację, szacunek? Zobaczyłem tam takiego małego, wiesz, ludzika, który tam, wiesz, chce mnie skapiszonować. No i co zrobisz z tym małym ludzikiem? No nic, no będę odpierał jego ataki. Słuchaj, a tak się zdarzyło, że znalazłem stówę w spodniach i zastanawiam się, co z nią zrobić i chciałbym ją postawić u bukmacherów i jakbyś mógł mi doradzić jakąś technikę obstawiania właśnie w tej walce wieczoru. Wiesz co, bawienie się w hazard to jest jak chodzenie po bagnach, a chodzenie po bagnach wciąga, więc wolałbym, żebyś się w to nie bawił. Ale chciałem to przepić, więc może jednak sport będzie ratunkiem. To może iść od razu to przepij. Peter, you feel somehow alone here because there are a lot of people here and they are just asking Polish fighters about the fights. And how do you feel here? No, I feel very loved. Everyone is saying hello and being friendly, and it's okay. The Polish fighters are in Poland. Of course, they're going to be popular. It's cool. I don't mind. There is a lot of pressure
everywhere here on Polish fighters, and how do you feel not overwhelmed by this Polish crowd and all those people crazy about MMA? What are you talking about, man? What pressure? This is a great crowd, man. I feel like I'm at home. I'm enjoying every second of what I'm doing here. Come on, it's a title shot. You have to be stressed. No stress at all, man. 100% confident. So is it the same importance as every normal fight, this one? No, it's not, but I'm 100% ready, and man, I did my homework, you know, so I did everything that I should. Now it's all up to God, you know. I wonder how it feels when you are a Croatian guy and become a Polish champion. Does it matter something to you? It means a lot to me, yeah. It will be the first time that a Croatian guy did something like that, and it will make me very proud. And recently, your homeboy Mirko Krokop returned to UFC. Did you see the fight? Yeah, I did. And were you surprised when he knocked Gonzaga? No, that was my prediction, actually. So, do you think that Krokop can return successfully in UFC once again? I mean, it's not that he can. He obviously did it already, so I guess he's back in.